Niemal od początku kwietnia bieżącego roku działa strona wirtualnego cmentarza w Lubaniu. Wystarczy wejść na stronę zgiuklubań.pl i kliknąć w zakładkę cmentarze. Otworzy się strona mogiły.pl, na której można znaleźć wszystko o lubańskich cmentarzach, tym przy ulicy Wrocławskiej oraz przy ulicy Różanej. 6 lat przygotowań. Musieliśmy najpierw zrobić inwentaryzację wszystkich grobów osób pochowanych. Wdrożyliśmy taki program elektroniczny Charon, pomocy dla administracji, gdzie były właśnie wklepywane wszystkie groby i osoby pochowane, wszystkie informacje o tych osobach pochowanych, a następnie wynajęliśmy firmę, która zrobiła nam dokumentację fotograficzną wszystkich grobów i cmentarzy, a następnie zostało to scalone, właśnie ta dokumentacja fotograficzna z elektroniczną i zrobiona ostatecznie mapa elektroniczna, właśnie, czyli mapa elektroniczna cmentarzy. Program uroczyście uruchomiono i zaprezentowano zaproszonym gościom. Teraz osoby, które nie mieszkają w Lubaniu, a chciałyby trafić na dany grób, mogą wspomóc się internetową stroną lubańskich cmentarzy. Na stronie znaleźć można mapę cmentarza, spis zmarłych i dokładne miejsca grobów. Do dyspozycji jest także wirtualny spacer alejkami, do tego galeria zdjęć wszystkich grobów, informacje o aktualnych pogrzebach i nadchodzących rocznicach. Na stronie można zapalić wirtualny znicz i wpisać treść modlitwy. Dodatkowo można skontaktować się z administracją cmentarza i zamówić na przykład sprzątanie grobu. Wpisujemy się, no myślę, w nowe czasy po prostu i daje to duże możliwości dla każdej osoby, która po prostu wejdzie, bo może w sposób błyskawiczny znaleźć daną osobę, która leży na krzyżowanej kwaterze na cmentarzu, może wejść w wyszukiwarkę internetową, może wejść w ewidencję zmarłych, może wejść w mapę cmentarza. Po prostu to daje ogromne możliwości. Inicjatywa bardzo cenna dla osób, które nie mieszkają w Lubaniu, mają swoich bliskich na cmentarzu, bądź też jeszcze dalej mieszkają i mają znajomych na cmentarzu, którzy już odeszli, mogą ich bez trudu odnaleźć. Również ważna inicjatywa dla mieszkańców Lubania, gdyż zwłaszcza w przypadku dalszej rodziny mogą na przykład zobaczyć rocznicę śmierci osoby bliskiej czy osoby, którą znali. Oprócz tego na cmentarzu przy ulicy Wrocławskiej zamontowano w ostatnim czasie monitoring. Wyremontowano także biuro administracji. Teraz wszystkie sprawy związane z pogrzebami są załatwiane w godnych warunkach. Dzisiaj oddaliśmy do użytku po remoncie pomieszczenia socjalno-administracyjne dla pracowników, dla mieszkańców i dla pracowników. Oraz, co jest bardzo ważne, uruchomiliśmy pierwszy etap monitoringu kamer cmentarza. W tej chwili jest ich 8, będziemy to kontynuować, także nasz cmentarz będzie w pełni za jakiś czas monitorowany. W ostatnim czasie lubański zgiłk przeprowadził wiele znaczących działań na cmentarzu komunalnym, między innymi był to kapitalny remont kaplicy, dom przedpogrzebowy, remont alejek cmentarza czy kupno karawanu. Wirtualny cmentarz jest dopełnieniem w dzisiejszych czasach przez wielu ludzi bardzo oczekiwanym.